jesteście. Chciałbym, żebyście chociaż przez chwilę ustali i posłuchali tego, co mam wam do powiedzenia. Chciałem, żebyście usłyszeli o tym, jaki dobry i potężny jest Bóg. Chciałem, żebyście dzisiaj mogli się dowiedzieć o wielkim Panu Panów i Królu Królów. O tym, że On jest prawdziwy, że On żyje, że On nie jest byle kim. Chciałem, żebyście, drodzy Państwo, mogli się dowiedzieć o tym, co Bóg zrobił dla człowieka. O tym, że On 2000 lat temu tam na krzyżu Golgoty umarł za Twoje grzechy. Przyjacielu, chcę Ci dzisiaj opowiedzieć pewną historię. Historię, która zdarzyła się naprawdę. Ale nie jest to tylko jakaś zwykła historia ludzka. Ale jest to coś takiego, co naprawdę wydarzyło się na tej ziemi i do czego doszło tutaj, na tej ziemi, i stało się to dla nas. Przyjacielu, wielki, potężny Pan Panów i Król Królów, On tak pokochał człowieka, że wydał za niego samego siebie. Na początku, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, wszystko było piękne i wspaniałe. Ale potem ten frajer, diabeł, przyszedł i zniszczył wszystko. To on doprowadził do tego, do czego dziś, co dzisiaj tutaj mamy. To on doprowadził do tego, że człowiek zgrzeszył. Ale Bóg tak pokochał człowieka, że nie zgodził się z tym i posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg Cię kocha, że wszelkie zło, które przydarzyło się Tobie w życiu, nie jest autorstwa Boga, ale że za to odpowiedzialny diabeł. A diabeł ma dostęp do człowieka jedynie poprzez grzech. A Bóg rozwiązał problem grzechu w ten sposób, że Jezus Chrystus umarł za grzechy ludzi. Przyjacielu, to jest grzech dla Ciebie do wzięcia. Przyjechałem do Twojego miasta, żeby móc Ci powiedzieć o tym, jaki wielki i potężny jest Bóg. O tym, że jest szansa dla Ciebie. O tym, że nie musisz iść do piekła i wegetować tutaj na ziemi. Dzisiaj o godzinie 17 na ulicy na Placu Wolskiego 1, na drugim piętrze, będziemy głosić Ewangelię. Będziemy modlić się o chorych. Będziemy uwalniać ludzi od demonów. Chciałbym, żebyś przyszedł i posłuchał tej historii. Żebyś posłuchał o tym, jaki Bóg jest dobry właśnie dla Ciebie. Drogi przyjacielu, to nie zwykła ludzka historia. Sara. To jest opowieść z jakiejś telewizji, ale to jest coś, co wydarzyło się naprawdę. Jest to coś, co dotyka człowieka, ponieważ to jest serca Boga. Chciałbym, żebyś dzisiaj przyszedł, żebyś mógł usłyszeć o potężnej mocy Bożego Ducha, który jest w stanie zmienić każdego człowieka. Drogi przyjacielu, ja kiedy miałem 17 lat, zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków. Wielu ludzi wywoziłem do lasu i przykładałem im broń do głowy, żeby oddawali pieniądze. Ale kiedy do mojego życia przyszedł Jezus, moje życie zmieniło się absolutnie. To On przyszedł do mojego życia, kiedy siedziałem w więzieniu. To On dotknął mojego serca. To On powiedział do mnie, że moje grzechy są przebaczone. Coś Ci powiem, przyjacielu. Jeżeli Bóg przebaczył moje grzechy, to na pewno przebaczył też Twoje. Nie ma takiego grzechu, którego nie przebaczyłby wielki Bóg, Pan Panów i Król Królów. Nie ma takiego problemu, za który nie umarł Jezus Chrystus. Dzisiaj jest dla nas to wszystko do wzięcia przez łaskę. Nie potrzebujemy do tego niczego innego. Nie potrzebujemy do tego żadnych ludzi, żadnego systemu religijnego, żadnych kapłanów. Potrzebujemy do tego jedynie relacji z żywym Bogiem. Wystarczy, że przez wiarę przyjmiemy łaskę żywego Boga. Wystarczy, że przez wiarę, przez ten prosty akt wiary, przyjmiemy prosty fakt, że 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Kochani, to nie jest zwykła historia. Jezus jest żywy, Jezus jest potężny. To jest Pan i Król Król. To jest ktoś, kto tak bardzo człowieka, że oddał za niego swoje życie. Nie możesz tego zbagatelizować, przyjacielu. Jest wiele religii, wiele systemów, ale powiem Ci wielką prawdę. Żadna religia nie pochodzi od Boga. Bóg nie jest Bogiem religii. Bóg jest Bogiem życia. To, że chodzisz do kościoła, to, że przyjąłeś sakramenty, nie doprowadzi Ciebie do nieba. To jest w stanie doprowadzić jedynie do frustracji Twoje życie. Ale jest wielkie rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Wystarczy, przyjacielu, że uwierzysz w to. Wystarczy, że zaufasz Jezusowi Chrystusowi. Wystarczy, że powiesz: Boże, potrzebuję Ciebie. I wtedy On przyjdzie do Twojego życia i zacznie zmieniać Twoje życie. Dzisiaj o godzinie 17 na Placu Wolskiego 1, tutaj w budynku tej kolei, na drugim piętrze, będziemy głosić Ewangelię. Będziemy uzdrawiać chorych. Będziemy wypędzać demony. Będziemy uzdrawiać.
dzisiaj i weź swój cud. Nie myśl sobie, że to jest Tobie niepotrzebne, ponieważ Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jeżeli Ty uwierzysz w ten prosty fakt, to zrozumiesz, że również Ty potrzebujesz Jezusa. Jezusa potrzebowałem ja, morderca i dealer, ale Jezusa potrzebujesz też Ty, porządny człowiek. Przyjacielu, piekło jest nafaszerowane porządnymi ludźmi, ludźmi religijnymi, którzy myślą, że mogą sobie załatwić Bożą przychylność przez to, że są dobrzy i porządni. Drogi przyjacielu, tu nie chodzi o dobroć i porządność, tu nie chodzi o moralność, tu chodzi o życie. Bóg posłał swojego Syna po to, żebyśmy mieli życie. Jeżeli chcesz wziąć dzisiaj życie, jeżeli chcesz przyjąć tą prawdę, to uwierz w Jezusa Chrystusa. Nie myśl sobie, że zostałeś wychowany w jakimś systemie religijnym. Nie myśl sobie, że to jest to, co jest Tobie wystarczające do życia. Osobiście musisz wybrać Boga. Osobiście musisz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. Osobiście musisz przyjść i powiedzieć: Jezus, potrzebuje Ciebie. I On wtedy wyciągnie swoją rękę i dotknie Twojego życia. Jeżeli dotknie mojego życia, na pewno dotknie Twojego. Przyjacielu, to nie jest jakaś grupowa historia sprzed lat. To jest coś potężnego. To jest coś wielkiego. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jest jedno rozwiązanie. Jezus Chrystus. Tym rozwiązaniem jest Jezus. Potężny Pan Panów i Król Królów. I to jest właśnie dla Ciebie. On tutaj przyszedł na świat jako człowiek. W małej miejscowości w Betlejem. On całe życie mieszkał w Nazarecie i był zwykłym stolarzem. Ale kiedy przyszedł czas, kiedy Bóg uwolnił swoją moc, on zszedł na ziemię jako człowiek. A potem umarł na krzyżu za grzechy moje i Twoje. Przyjacielu, to jest wielka, potężna prawda. Nie bagatelizuj tego. Słowo Boże mówi, żebyśmy nie zlekceważyli tak wielkiego zbawienia. Ja chcę, żebyś rozumiał, że Jezus naprawdę wstał z martwych. To nie jest jakaś martwa religia. To nie jest tyle co. On pomógł mojemu życiu. Byłem zawodowym przestępcą. Siedziałem wielokrotnie w więzieniach. Ale kiedy On przyszedł do mojego życia, moje życie uległo zmianie. Jeżeli ja potrzebowałem Jezusa, to Ty też go potrzebujesz. Przyjacielu, może myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem, ale Słowo Boże mówi, że ludzka sprawiedliwość jest jak plugawiona szata, jak brudne ubranie. Przed Bogiem nikt nie jest w stanie sam się usprawiedliwić. Przed Bogiem nikt nie jest w stanie sam być dobrym człowiekiem. Ale jeżeli przyjmiesz Jezusa, jeżeli uwierzysz w Jego niezasłużoną ofiarę, to stanie się dla Ciebie zbawczą decyzją. Zrób to jeszcze dzisiaj, o godzinie 17 na placu Wolskiego 1. Tutaj w budynku dworca będziemy głosić Ewangelię. Będziemy modlić się o chorych. Będziemy uwalniać demony. Przyjdź dzisiaj o godzinie 17 plac Wolskiego 1 i weź swój cud. Potem od jutra 3 dni jesteśmy w Jaworznie. Szkoda, no szkoda, że...